Witam. Mówi do Was numizmatyka.pl i chciałbym Wam przedstawić banknoty z okresu okupacji 50 i 100 zł. Trzyma to jest 50 zł, bank emisyjny w Polsce 50 zł. Niemcy nie chcieli zmieniać za bardzo nam waluty, więc zostawili nasze złotówki przedwojenne, ale trochę je zmienili. Widzimy tutaj Emilię Plater, bo Polacy oszukali Niemców, że powiedzieli, że to jest jakaś zwykła osoba i żeby jej nie usuwali, a tak naprawdę jest polska bohaterka walcząca w powstaniu listopadowym. Zmarła 23 grudnia przed Wigilią. Widzimy napis Bank Emisyjny w Polsce, kobietę, która trzyma rękę nad głową i trzyma jakąś chustę. Rozeta giloszowa, dwie pięćdziesiątki, numer E24. 242-7676. I tutaj już nic ciekawego zbytnio nie ma. Kraków 1 sierpnia 1941 roku. Prezydent Feliks Młynarski, a zastępca prezydenta nie pamiętam. 50 zł. Widzimy tutaj bank emisyjny w Polsce, 2,50. Znowu tutaj mamy numery seryjne i sukiennice krakowskie. Jeszcze bank. Pokażę Wam znak wonny. Widzimy tutaj Gajowego z Białowieży. Była jeszcze emisja 30 roku, której nie mam, ale ten Gajowy z Białowieży był tutaj normalnie i były szlaczki. Kolejnym banknotem jest 100 zł. Widzimy tutaj człowieka, który zajmował się wybijaniem monet i ich przełożeniem chyba. Widzimy dosłownie rzynkę taką samą jak ten banknot z Józefem Poniatowskim. Tylko chwilę, muszę go wyciągnąć z klasera. Dobra, już mam. Widać bardzo duże podobieństwo do tego. Tylko znaki wodne są inne. Tutaj mamy Jadwigę, a tutaj są szlaczki. 100 zł, Kraków 1 marca 1930 roku. Też ten sam prezydent, zastępca prezydenta też ten sam. No taki sam praktycznie banknot jak ten. Seria E 220 3 296. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. No tyle trzeba było umieścić. No i widzimy siedzibę Banku Polskiego z 1828 roku. Dobrze, to będzie wszystko w tym filmie. Ja się z wami żegnam. Pa! Chciałem pozdrowić. Monety moja pasja, kolekcjoner historii i banknoty. Pa!